Jak mi się marzy taka sytuacja, że rozmawiam z tobą, mam jakieś swoje przekonanie i nagle w trakcie tej rozmowy widzę, że to ty masz jednak rację. Rozpoczynałem z takim głębokim, właśnie mocnym przeświadczeniem i chciałem cię przekonać, ale nagle okazuje się, że nie, że pobłądziłem. I marzy mi się, że wtedy po prostu składam broń i mówię: dziękuję ci bardzo, że przychodzisz do mnie z czymś, co jest lepsze, mądrzejsze. Przekonałeś mnie, przekonałaś mnie, żeby to się mogło tak dziać, w taki właśnie prosty sposób, że składam broń, nie walczę dalej na oślep. Nie potrafili tego zrobić ci, którzy słuchali Szczepana. Kiedy nagle poczuli, że on ich przekonuje, że im wytrąca argumenty z ręki, zawrzały gniewem ich serca i zazgrzytali zębami i pojawiła się nienawiść, żeby zgnieść tego, który odebrał im argumenty. To jest coś demonicznego. I oby Bóg dał nam właśnie taką prostotę przyznania, przyznania racji nawet temu, kto jest twoim największym przeciwnikiem, ale przez którego przychodzi głębsza, prawdziwsza prawda niż ta, którą miałeś do tej pory. Moi drodzy, bardzo są ciekawe te Ewangelie, które czytamy po Bożym Narodzeniu. I to mnie co roku zaskakuje, mimo że ja to wiem od lat, mimo że jestem przyzwyczajony, jestem księdzem, mówię o tym ciągle, ale jednak ciągle mnie to zaskakuje, że po Bożym Narodzeniu nie ma spraw dziecięco-jezusowych. Żebyśmy się spodziewali, i tak nas też uczą nieustannie tą naszą kulturą trochę skrzywioną, że tu chodzi o ciepełko, o rodzinę, o, jak to mówią, magiczne święta. Tego też po prostu nie cierpię, tego określenia. A Kościół po prostu, jak jakiś taki burak, przepraszam, ale drugiego dnia świąt, chlas pierwszego męczennika. Zamiast Pan Jezus w żłóbku, zamiast te woły, baranki, pasterze, oczywiście o tym też będzie, to jasne, ale jakby tuż po świętach, pierwszy dzień po świętach, od razu chlas męczennik, śmierć, będą was zabijać, będą was prześladować. I mówimy sobie, no Jezu, dajcie trochę odpocząć, święta są, co wy tak od razu jedziecie z tym wszystkim? Uwaga, to jest dla Kościoła bardzo jasne i bardzo ważne przesłanie. Narodzenie Jezusa w twoim życiu, narodzenie Jezusa w twoim sercu, rzeczywiste przyobleczenie się w Chrystusa, to jest ciężka robota i to jest walka. I kochani, nie możemy żyć w takim oczekiwaniu, że to się po prostu samo nagle stanie. Zauważcie, Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś chce nowego życia, to się musi powtórnie narodzić. Kochani, narodziny to jest jak śmierć dla dziecka. Wiecie prawdopodobnie o tym, że dziecku, które się rodzi, oczywiście ono nie ma wtedy świadomości, ale to, co się dzieje w jego organizmie, w tym wszystkim, co się w nim dzieje, dziecko jest przekonane, że umiera. Dziecko jest przekonane, że właśnie traci oddech, że ono ginie. Niektórzy mówią, no tak jak się mówi o śmierci, że są drugie narodziny, że to pierwsze to też jest śmierć. To jest śmierć po 9 miesiącach pewnego życia i wejście w nowe życie. Dziecko się drze po urodzeniu, no bo umierało właśnie. Kochani, narodzenie się Jezusa w naszym sercu, w naszym życiu, to jest ciężkie doświadczenie, w takim sensie ono nas w pewien sposób uśmierca. I Kościół po prostu chce być bardzo, bardzo poważny z nami, w takim sensie chce być bardzo na serio z nami. I nie mówi, no dobra, spokojnie, żłóbek, nie przejmujmy się, jakoś tam się to wszystko wydarzy. Nie, kochani, zobaczycie w tym tygodniu, Ewangelie będą trudne. Ewangelie będą pokazywały wyzwania, będą pokazywały doświadczenia. Nie dlatego, żeby nas straszyć, tylko mówić, Jezus się rodzi i to jest ciężka robota w naszym sercu, no bo jesteśmy osiadli w grzechu, w egoizmie, w samotności, w takim odosobnieniu, w zapatrzeniu w siebie i tak dalej. Musisz się na nowo urodzić. Tylko wtedy możesz przyjąć tę łaskę Bożego Narodzenia. Więc nie bójmy się tej Ewangelii, tylko idźmy w nawrócenie.